No, i się nagrywa. O, jestem sławna. Witajcie, moi drodzy, z tej strony Dawid M. Maper i... ja! Każdy mnie pewnie zna, oczywiście nikt. No dobrze. I dzisiaj witamy was w takim dosyć nietypowym nagraniu. Normalnie mielibyśmy załadowaną kamerkę, ale jako iż kochana moja siostrzyczka, z którą w ogóle dzisiaj jesteśmy, przywitajcie Daria. Pa! No dobra. Wstydzi się swojej twarzy. Ta, jasne. To stwierdziliśmy, że na początku pokażemy czarny ekran, żeby było fajnie. I uwaga. Cudownie. Jakoś moja siostra to jest urodzony rysownik, który po prostu pojechał nas... rysuje dopiero rok, okej? Okay? Ale poczekaj, bo ja cię tu chwalę, która wróciła ze specjalistycznego kursu w postaci dwóch lekcji japońskiego, więc jest już wyćwiczona... Jakich dwóch? Czterech? Nie umiesz liczyć. Jestem humanistą, okej? Okay? Masz jeden kurs polskiego, wiesz? Bo tak mówię. Dzięki. Bardzo dobrze mi życzysz, naprawdę. Nie W związku z tym, tutaj mamy po prostu wykwintną osobę, która jest zaprawiona w sztukach rysowania postaci zwykłymi oczami, nazywanym pospolicie anime. To jest manga, ty. I w związku z tym sprawiła sobie świetne urządzenie, które nazywa się tablet graficzny. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie zrobimy taki mały pojedynek. Ona w ogóle zaprawiona w boju, moja ukochana siostrzyczka Daria versus ja totalne beztalencie. Czyli oczywiście każdy wie, kto wygra. I powiem wam tak, załaduję oczywiście Photoshopa, będzie bez prestiżu. Jaki się kudy cieszy, że my nie mamy kamerki. I powiem wam tak, właśnie narysowaliśmy takie jakby dwie postacie. Kota. Jak myślicie, która jest czyja? Możecie obstawić w komentarzach. Kto narysował lepiej? Oczywiście, że ja. Dobra, to teraz pytanie. Jakąś nową... nowy temat musimy wymyślić. Nie wiem, strzel czymś, Daria. Czymś, co umiem narysować. Moi drodzy, moja kochana siostra stwierdziła, że was uciekniesz się za bardzo wstydzi, tak że wiecie, możecie ją trochę obudzić dodatkowymi lajkami, co nie? Co ty kłamisz? O, zobaczcie, daliście lajka i już wróciły od razu. Zobaczcie, jak super. No, zostawiajcie dalej łapki w górę. Okej. Okay. Także mamy już... podpowiedź na to, co będziemy robić. Spróbujemy zrobić najbardziej realistyczny banany ever. Pozdrawiam swoją drogą koleżankę. Nie wiem, jak wy się traktujecie? Koleżanka, przyjaciółka? Człowiek. Dobra, pozdrawiajmy najlepszego człowieka Darii. Zuzia, pozdrawiamy cię serdecznie. Więc teraz przechodzimy do rysowania. Spróbujemy narysować najpiękniejsze banany na świecie. Ja przynajmniej mam więcej przyjaciół, wiesz ty. Taka smutna muzyczka teraz. A musisz obstawić serio. Dobra, my zacznij rysować. Wy widzicie, co ja z nią mam. Wy widzicie, co ja z nią mam po prostu. No co do mnie dzwonisz, no? Przejdziemy może od narysowania jakiegoś tutaj w miarę ogarniętego kształtu. Co to jest? to nic nie przypomina, mówię. Wiem, co mam robić. Czajcie po prostu. Nagrywam od 6 lat i ta nie wie, jak się mój kanał nazywa. Nie, no wiem, tylko chciałam sobie upamiętać, czy przez 2 pyp, czy przez 1. Daria, słuchaj, powinnaś to znać na pamięć. No, słuchaj, ja znam na pamięć wszystkie litery, jakieś nauczyłeś na japońskim. Co nie? Wymień chociaż 20. Shindin den portfel of ciąg, Shindien blubabi, ble 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 ble. O, takie kuleko. Dobra, nie chcę mi się teraz umieć całość alfabetu, bo po co? No, pisałam, żeś! No, widzicie, może nie mam znajomych, ale przynajmniej nie mam tego problemu, hehehe. Dobra, wiecie. Ej, to w ogóle taki podłużny pies. No, w sumie, albo taka, wiesz, gąsienica, nie, bo piesowąż. Piesowąż. Czekaj, może być, niech będzie piesowąż, teraz patrzmy, co pies tu zrobimy. Dobra, to zrobimy piesowęża, niech będzie, o, patrz, tutaj ma uszy. O, patrz na jego minę. Cudowny. Robi z niego gąsienicę. Bardziej wygląda jak grillowany banan oraz pies. No, grillowany banan z głową psa. Tu mamy banana, obranego ze skórki, a tutaj mamy na niego takie zabezpieczenie w postaci kształtu psa. To czekaj, to teraz trzeba tu narysować skórkę. Jak gdyby coś, ale tak to nie wygląda. Cicho. Żyje w innym wymiarze. Dobra. Au. Moi drodzy, to jest najwspanialszy... pieso grillowano surowy banan. To będzie najwspanialsze. Czekajcie, bo jeszcze oczywiście tu musisz się podpisać tak bardzo ładnie, profesjonalnie. Zobaczmy teraz Turn of my sister. Brawo dla mnie, oczywiście. Dobra. Pażausta, moja droga. Dzięki. Wcale teraz nie dzielaję w siewo trzema językami. Nie psuj mi słuchu, okej?
nie kwestionuję jak na razie, okej? Okay? Ale nic nie mówię, o co ci chodzi? Czy ty mi próbujesz mówić, że ja coś chciałem powiedzieć? Tak. Ty zła człowieczko. Chyba to jednak nie będzie najcudowniejszy banan na świecie. Wiesz co, Wioski, tu już wiem jak się będzie nazywać ten odcinek. Bez talencie versus tablet graficzny. Wy siostra. Igaro, powiedzieć nazwać Igaro. Ponieważ przypadkowo ja wzięłam litery. Ja myślałem, że to będzie taka minka. Że to jest takie, że to jest średnik IG. Ble, poczekaj, może nie mam jakiegoś cudownego pisma. Zobacz. Daria, znajdź trzy różnice. Dziecko jest cudowne. Dobra, zaczynamy drugą turę. Więc teraz tak, rysujemy najpiękniejsze jabłko w dziejach. Co to jest? Zaczynamy od drzewa. A to miało być jabłko. Wiem, będzie jabłko na drzewie, wiem co mam robić. Tak, ale się wygląda jak jakieś... To mi przypomina paletkę do ping-ponga. Dobra, never mind. Pyk. Pyk. Ty apple robisz? A czemu by nie? Zrobimy ciebie. Na, tak na marginesie Daria to gąsienica. Poczekaj, bo tu trzeba jeszcze zrobić, że się to jabłko błyszczy. O. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Ja coś przepraszam, czasu, przepraszam wszystkich grafików, którzy oglądają ten kanał, oglądają ten filmik i się zastanawiają, co my właśnie robimy. Liść. To jest ten, taki, to jest taka ryba z tym światłem. Właśnie to chciałem powiedzieć, o. To jest cudowne. A to co to jest w takim razie? To są jej gazy. A tu jest jej język. Powiem tak, że to nie powiem ciekawie. Fajne pomysły wymyślamy, normalnie nowe organizmy tworzymy. Co ja powinnam mówić, kiedy rysuję sobie i nie wiem co mówić, bo tak jakby trochę się nie znam na tym. Mów co ci przyjdzie do głowy. Więc teraz zobaczmy precyzję, jaką rysuje moja siostra. Duże ma być jabłko. Daria, to wygląda jak taki smutny pomidor z jednym okiem zamkniętym. Bez kitu ludzie, czajcie, robię czale, czajcie, robię challenge za mną i rysuję mapę Europy odręcznie tym. A potem Daria oceni zgodnie z oryginałem. Ja myślę, że to wygląda jak cień od jabłka. Powiedzmy. Bo uznajemy, że jest. Już, psio? Tak. Dobra, to teraz kolejna runda. Ej, what the hell, co ja znalazłem? Co robić? Rok temu mniej więcej koło Wielkanocy siostra oznajmiła, że jest w ciąży. A Ziki nie sypia. Obok spaliśmy ja z mężem. I owszem, coś tam było, ale do rzeczy. Dziecko się urodziło i jestem na 1000% pewna, że Bóg się pomylił i to moje dziecko. Jak zmusić siostrę, żeby nam je oddała? Jak przekonać męża, że to nasze dziecko? Gdzie pisać, aby ta jędza zrobiła testy, bo jak nic... wyjdzie, że to my jesteśmy rodzicami. Czy często Bóg się tak myli? Miał ktoś z was taki przypadek, że rodził nie swoje dziecko? Jak to rozwiązaliście? Mąż ani siostra nie chcą o tym rozmawiać, a ja nie mogę już dłużej patrzeć, czekać i patrzeć na mojego synka. Okej, dobra, wiecie, powiem tak, pozdrawiam cię serdecznie, Kowek. Ciekawych zatorach internetu buszujesz, nie powiem. Rysujemy sobie. Dobra, więc tak, najpierw trzeba będzie narysować ogólny kształt, tak. Nie, trochę niżej. Pyk. Trochę jak korona wyszła, ale trudno, bo trzeba będzie uszy dorysować. Nie pamiętam jakie słowa miała, jak wyglądały sobie uszy, ale spoko. Teraz je trzeba narysować pióra. I teraz tak, wielkie oczy trzeba walnąć. Na pół sobie. Oczywiście. Z zezem. I bardzo równe. Cicho. Zawiedzę cię w nocy. Książki, bo musimy zrobić, że słowa jest mądra. Kto powiedział, że to jest książka? Jezu, jakie wymagania. Owoki cegły. Sama kurde jesteś owoki cegły. No, nie rozumiem, że tych książek, bo to serio. Nie, nie podobają mi się te uszy. Bo teraz Zuzka przez nas nie będzie już lubić ci to. Boże, przepraszamy cię oczywiście Zuzka za to. Narysujmy może jeszcze gałąź tej sówce. Ona dementuje nad tą kamienią. Słuchaj, na pewno ja to narysuję zaraz bardziej realistycznie niż to, w jaki sposób wiszą koty u ciebie w pokoju. Jezu, jak to zabrzmiało, wiszą koty u ciebie w pokoju. Nie, spokojnie, Daria nie jest mordercą, naprawdę. My jesteśmy naprawdę pozytywnie nastawionymi ludźmi, co ja? Ty bardziej ta sama.
cicho. Poczekaj, musisz to dać. Co to jest? Agresji psuwa. Nie, bo to już jest kółek. No, kurde z. Tam jest golem. Co jest? Czy ja dzisiaj zasnę przez tą osobę, czy nie? Nie. O to jest pytań. Dobra, dawaj też. Dobra, pytania, niech będzie. Zrobimy plasko. Boże. Masz. No, fajnie rysujesz, fajnie, że rysujesz wiadrem. Ale serio? Daria rysuje wiadrem, zobaczcie. O, to jest. Co to, akwarium? No, czekaj. I no w sumie? Ej, nie, to jest ten taki... Misia uszatka. Nie, się... Kubusia puchatka. A, ten, kubek z miodem. O, czekaj, zrobię coś szybciej. O, tak to się robiło, dobra. Teraz wiem. Oba lata lejąca kłoda. Albo nie, są z tego haszcze jakiegoś. To są jakieś haszcze, okej? Okay? Nie chcę się dokładnie... Ogólnie powiem tak, Daria ma jakiś fetysz do haszczy, bo co chwilę o niej gada. Ale haszcze są fajne. A wcześniej mówiła, że to się nie pasuje, bo ma haszcze. No to jak w końcu z tymi haszczami? No bo jak ktoś ma haszcze, to jest zły, ale same haszcze są fajne. To jest na zasadzie, wiecie, to jest ta podstawówkowa, no... to jest podstawowa logika myślenia, to wiecie, to my już z taraki gimbusem tego nie rozumiemy. Moje zajęcie jest ładniejsze niż twoje. Słuchaj, jak ty możesz porównywać to do tego? Powiem wam tak, jak doprowadzić 12-latkę do śmiechu? Tylko u mnie w klasie wszyscy na lekcji mają jakieś sk, albo jakieś inne, jakieś albo jakieś kurcze coś tam o żółwiach, nie pamiętam już jak to było, ale jakieś. To co coś tam gadają w ciągu na lekcjach. Nie rozumiem. Daria, to co? Ludzie są dziwni. Tworzycie nowy język, czy jak? No oni robią jakieś jakieś any up, czy co? XD. Wiem, czekaj, mam pomysł, narysuję moją wypłatę z YouTube'a. Wszystko, jeden grosz. I śmierdzać mochę, która gra na pianinie. Okej, dobra, to rysujemy. Mucha, która gra na pianinie. To nie wygląda jak mucha. Co to jest? To wygląda jakaś... Wiecie, tak się obróć twarzą, tak o. Co ja zrobiłem? Nie! Co ja tworzę w ogóle? Ja w ogóle tworzę jakieś kurde... To wygląda jakaś kaczka. Sama jesteś kaczka, kurde, ty. Co to jest? Albo to jest jakaś mucha, która patrzy od dół i wystawia język. Poczekaj, bo teraz trzeba to pianinu piękne narysować. To zaraz to... Poczekaj, wiem co mam robić, okej? Okay? Wiem co mam robić. Daria, czy ja cię kiedykolwiek zawiodłem życiowo? Może. Miałeś powiedzieć nie. Mieliśmy zrobić najbardziej uroczą scenkę ever w tym filmie, a ty jak zwykle wszystko zepsułeś, no wiesz ty co. Co to jest? Są jakieś schody? Pianino. Dobra, i mówisz, że ona nie gra na tym pianinie. Nie gra. No dobra, już gra. Tylko czemu ona językiem gra? Bo czemu by nie? Powiedzmy, że wróćmy do stanu, w którym jesteśmy wcześniej. Co by tu jeszcze dodać? Tak, narysujmy jeszcze tutaj złotą prawdę matematyczną. 2 plus 2 równa się 5. Właśnie to chciałem napisać, 2 plus 2 równa się 5. Ani trochę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. To jest piękna mucha, która gra językiem na pianinie. Dobra, zobaczymy teraz, jak Daria się oprze mojej wspaniałej twórczości. Po prostu to będzie najlepszy rysunek w świecie, tylko szkoda, że nie pamiętam, jak wygląda się, jak narysować muchę dół. To jest taki coś. I ma takie skrzydła. Dobra, to jest mucha, okej? Okay? Wiesz, to wygląda, patrz, czy. Co ona ma, oczy w skrzydłach? No patrz, i teraz się tak przekręcisz. Okej, dobra. Dobra. Się suń. Ej, bez kitu, muszę otworzyć okno, kurde. Czajcie, jest końcówka października. A po prostu, kurde, wali
tutaj jak do kotła. Cholerny komputer po prostu. Kurde, nie wiem. Ja wam mówię, chyba Nvidia musi się przerzucić na robienie grzejników, bo naprawdę tak grzeje te karty graficzne, czy co to tam tak grzeje. Podejrzewam, że karta graficzna, albo nie wiem, jakieś ramy, czy inne procesory. Kurde... Róbcie grzejniki, zarobicie miliony. Pozostawiam cię z moimi widzami. Wreszcie wrócił. Okej, dobra. Co tu jeszcze dać? O, zrobimy takie nóżki. Okej, i teraz będą takie tańczące muchy. Robimy tak, i tak, i tak, i tak. I teraz są tu skrzydła. I one wszystkie takie się tańczą. Dobra. No nieźle. Dobra, ale czekaj, bo to... Patrzcie po prostu, Daria już pięknie będzie pisać, widać urodzona artystka, proszę. Czekaj! To zgadnie, co to za znak w języku japońskim. Dostaje serduszko od Dawida. Dobra, może być. I właśnie, zostawcie łapkę to w górę. To zostawcie łapkę w górę, zapomniałam, że się zjechać. Ale ogólnie powiem wam tak, właśnie pokazać mi wspaniałym talentem. Więc teraz podsumowanie. To jest wykonane off-top. To jest... nie mam pojęcia, co to jest. To jest... to są jabłka przespaniałe. To jest sowa Dai, a to jest moje dzieło. No a tutaj oczywiście muchy, wiecie. W ogóle... To moje to jest cudowne. Ale wiecie, ogólnie u Dai to najlepsze jest to. O, proszę. To wiecie, to możecie zostawić. Jeżeli, jeżeli dobijemy ileś tam łapek w górę, nie wiem, potem sobie z dupy wymyślę. To nagrywamy drugą część. Tak, i będę rysować mapę Europy na tablecie, odręcznie na tablecie graficznym. O, właśnie. Tak. Także moi drodzy, jeżeli zostawicie, o wiem, jeżeli zostawicie niemożliwe do przybicia liczby aż jednej łapki w górę, to wtedy to zrobimy. Okej. Okay. Dobra, także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, zróbcie to. Była ze mną. I pozdrówcie mnie, oczywiście, bo jestem tutaj najważniejsza, to tam nieważne, ale oczywiście jest najważniejsza. Kobiety przejmują mi kanał, nie. Jej. No. Pozdrawiam. Dobra, była ze mną. Pozdrawiam Zuzena, a czekaj, Darisan. Dokładnie. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I słuchajcie, my jesteśmy normalni. Naprawdę, my z pozoru jesteśmy normalni. Mogę? No. Sayonara! No i trzymajcie się, cześć. Sayonara!